Zaksięgowana. Fantastycznie lekko tak o książkach. Po tej stronie głośnika Maktyrę. Adrian Czajkowski zawitał już na moim kanale w owadzim odcinku o serii Cienie Pojętnych. Dzisiaj jednak opowiem Wam co nieco o książce otwierającej jeden z jego cykli science fiction, ponieważ autor może pochwalić się sporą ilością książek, w tym nie tylko science fiction, które niestety na naszym rynku się nie pojawiły, nad czym mogę jedynie ubolewać. Shards of Earth to pierwsza część cyklu o architektach, która zabiera nas w przestrzeń kosmiczną i to taką, gdzie nie ma Ziemi. Ziemia została zniszczona, czy raczej lepiej powiedzieć, przekształcona wraz z mieszkańcami, którym nie udało się uciec, w swojego rodzaju kwiat czy rzeźbę. Cała planeta, i okazuje się, że nie ona jedna, została zmieniona na zawsze przez architektów, ponieważ tak nazwano obcych, którzy zaatakowali Ziemię. Ziemia została zarchitektonizowana. Ci, którym udało się uciec na inne planety, tworząc kolonie, czy też błąkając się we wszechświecie na statkach, wraz z innymi rasami zjednoczyli się, żeby wspólnie walczyć z wrogiem. Do tego celu stworzono poprzez eksperymenty ludzi, którzy potrafili się skontaktować z architektami oraz takich, którzy mieli być obrońcami planet. Pierwszych w bardzo brutalny sposób udało się stworzyć z ochotników na podobieństwo jedynej osoby, która skontaktowała się z wrogiem. Wszystkie te działania przyniosły pożądany efekt. Architekci opuścili przestrzeń kosmiczną, zostawili to, co zostało z Ziemi w spokoju. A tym, który 80 lat wcześniej uratował sytuację i powiedział architektom stop, jest Idrys, jeden z głównych bohaterów cyklu. Jako jeden z nielicznych przetrwał eksperymenty podczas wojny, by obecnie móc podróżować poprzez pustkę. Jako nawigator statku, tylko on podczas lotu jest przytomny i doświadcza tego, co pustka oferuje, mówiąc w cudzysłowie, bo nie jest to nic przyjemnego. Co gorsze, od momentu eksperymentów Idrys nie śpi. Wcale. Od 70 lat nie śpi i pamięta dokładnie wszystko. Jednak jako specjalista w swoim fachu jest poszukiwany i niestety przez niektórych traktowany jako niewolnik lub rzecz, a nie jako żywa istota mająca swoje prawa. Nieustanne odczucie paranoi bycia poszukiwanym wręcz zwierzyną do upolowania nie opuszcza Idrysa. Dokładnie tak jak wspomnienia z wojny i z Berlinhof, kiedy to uratował wszystkich przed architektonizowaniem. W Berlinhof nie był sam. Towarzyszył mu m.in. zastęp stworzonych genetycznie żołnierek Partenonu, coś na kształt społeczeństwa Amazonek. Jedną z nich jest Solis, która po wydarzeniach w Berlinhof zaopiekowała się Idrysem. Właściwie to zaopiekowali się sobą nawzajem. Po tamtych wydarzeniach Solis trafia do lodówki, jak sama o tym mówi, i dopiero niedawno została wybudzona z powodu powierzonej misji. W ten sposób ścieżki bohaterów znowu się przecinają. Solis znajduje Idrysa i statek, na którym pracuje jako nawigator i sama zostaje członkiem załogi. Podczas jednego z lotów trafiałem na dowód, że architekci wrócili, podobnie jak przeszłość Solis i Idrysa. Autor stworzył moim zdaniem genialny, trzymający w napięciu science fiction obraz świata, czy raczej wszechświata po zniszczeniu Ziemi po tych dekadach po wojnie jest bardzo złożony. Oczywiście, jak się domyślacie, skoro już przegoniony został nieprzyjaciel, to wszystko wróciło mniej więcej do normy. Czyli mieszkańcy zapomnieli o wojnie i obcym, przeciwko którym się zjednoczyli, a w zamian za to ponownie toczą wojenki między sobą. Każdy ciągnie w swoją stronę. Plusem fabuły jest też sama historia związana z architektami, ale tutaj będę milczeć, żeby zostawić taką zachętę do czytania czy słuchania, jak w moim przypadku. Oczywiście autor tworzący różne postacie nie umieszkał im przydać cech owadzich. To chyba jest charakterystyczne dla Czajkowskiego i nic w tym dziwnego, ponieważ studiował zoologię, więc zna się na rzeczy prowadzając takie elementy. Bardzo podobała mi się też jedna z planet, na którą trafiają bohaterowie, a której roślinność jest dość specyficzna. Nie dość, że może być niebezpieczna dla mieszkańców, to jeszcze ma możliwość adaptowania się do warunków. I to adaptacji na bardzo wysokim poziomie. Dobrze odzwierciedlone zostały tarcia polityczne pomiędzy stronnictwami oraz społeczeństwami. To dość mocno warunkuje podjęte przez niektóre postacie decyzje. A sami bohaterowie, pierwszoplanowi są niczego sobie. Są ludźmi z mroczną i bolesną przeszłością wojenną, która nie jest niczym przyjemnym, a ciągnie się za nimi jak konieczność płacenia podatków. Są sobie bliscy właśnie poprzez czy z powodu tych przeżyć i tego, co działo się tuż po zakończeniu wojny, kiedy to, jak już opadł kurz, niewielu o nich tak naprawdę pamiętało. Stali się swojego rodzaju narzędziami. I jak jeszcze w przypadku Solis nie jest to aż tak widoczne, tak w przypadku Idrysa bardzo. Z kolei Solis mierzy się też z innego rodzaju uprzedzeniami, do nazwijmy to jej rodzaju. O Partenonie krąży wiele różnych poglądów i z niektórymi sama Solis będzie się musiała zmierzyć twarzą w twarz. Takie science fiction rzadko się trafia i cieszę się, że trafiło w moje uszy. Mam cicho nadzieję, że wydawnictwa skuszą się na wydanie tego na naszym polskim podwórku. Już widać promyczek nadziei, bo nie tak dawno wydawnictwo Wesper w zapowiedziach na 2024 rok ogłosiło wydanie innego cyklu czajkowskiego Dzieci Czasu. Część z Was może kojarzyć, że kiedyś tam Rebis wydał pierwszą część i porzucił serię, więc trzymam kciuki, żeby w tym przypadku tak się nie stało, a wręcz książki Czajkowskiego dostały drugie życie po tej naszej stronie czytelniczej. Dodam tylko, że Shards of Earth tak bardzo zrobiło mi smaka na kolejne space opery i dobre science fiction, że zastanawiam się nad lekką reorganizacją czytelniczych planów. Tyle ode mnie na dziś, wsiadam w statek w kolejnej części cyklu o architektach, a tymczasem dzięki i do usłyszenia znowu.